etapy przygotowania chemika do pierwszego meczu w trzeciej lidze? No, dzisiaj spotkaliśmy się na pierwszym treningu. Jak widać, jest liczna rzesza zawodników, są nasi zawodnicy, ale stawiło się też spora liczba zawodników testowanych, którzy chcą dostać się do drużyny i reprezentować barwy chemika w trzeciej lidze. Trenujemy na własnych obiektach. Do ligi zostało tak naprawdę bardzo mało czasu. Są niespełna 4 tygodnie do pierwszego spotkania. Także trenujemy codziennie. Mamy do rozegrania serię sparingów, gier kontrolnych, między innymi z Hutnikiem Szczecin, Kamieniem Pomorskim, Błękitnymi Stargard, Flotą Świnoujście, Iskierką Szczecin. Także no, po tych myślę, że pierwsze 2 tygodnie będziemy chcieli, żeby kadra już była w tych 90% ukształtowana. I no, zaczynamy pracę, tak? Także tu nie ma co gadać, tylko bierzemy się wszyscy do roboty, bo mamy niewiele czasu. 5 nieobecnych. Rozumiem, że oni dalej będą zawodnikami chemiką. Mówię tu o Dlanickim, Szybce, Andrzeju Protasenko, Bartoszu Ławie i Emilu Andrzejewskim. Tak, kilku zawodników za moim przyzwoleniem przybywa jeszcze na urlopach. Andrzej Protasenko jest na Ukrainie, także dołączą do nas w tym tygodniu i w przyszłym. Tak. Są dalej z nami. W tym tygodniu jak będą wyglądać treningi? Skupimy się tutaj na ten tydzień będzie takim tygodniem wprowadzającym. Będzie troszeczkę akcentów motorycznych, ale generalnie będziemy chcieli się przyjrzeć nowym twarzom. Będzie dużo gier. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Motoryka i gry. Ostatnie pytanie. Dziś z Puszczą Niepołomice kontakt podpisał Nikita Wowczenko. Czy mamy kogoś na jego miejsce? Mamy zawodników, których testowaliśmy chociażby w meczu z ekstraklasową Pogonią. Tak, mówimy tutaj o Bartku Gołębiowskim i był Paweł Iskra, tak, jeżeli chodzi o napastników. Ale dzisiaj pojawili się następni zawodnicy. Myślę, że za wcześnie o tym mówić, jeszcze żaden z tych zawodników tak naprawdę nie jest naszym zawodnikiem i nic nie zostało gdzieś tam dograne, ale na pewno no, mamy kandydatów na to, żeby Nikitę zastąpić. A z naszej strony tutaj, jeżeli chodzi o sztab, to no, chcemy Nikicie pogratulować, że udało mu się pójść no, nie półkę wyżej, ale można powiedzieć 3 półki wyżej, 2 półki wyżej i dostać do pierwszoligowej Puszczy. Życzę mu wszystkiego dobrego i dziękujemy też za to, że mocno przyczynił się tutaj do tego, że jesteśmy gdzieś tam w tej trzeciej lidze. Strzelił dużo ważnych bramek i na pewno zawsze będzie tutaj w chemiku mile widziany. Dzięki.